Szanowni Państwo, już jest godzina 17. 27 lipca, traciłem rachubę. Łysep, alki, dziki, środkowy palec. Siedzimy tutaj sobie od 10 rano. Do 13 byliśmy zupełnie sami. Później jakaś parka się pojawiła z synem ze Szwecji. Później jakiś młody Grek się przyglądał. Sprzedawca pączków, facet z kukurydzą. Są takie plaże niezaludnione, nieskomercjalizowane na Chalkidiki. Kto jest z Was na Milos, na Sarakiniko? No właśnie, jest identycznie. To, że Sarakiniko chyba jest 20 razy większe. Poszedł młody Grek. Taka mała na zadupiu. Jak ktoś chce, mogę podać pineskę. Numer do mnie wszyscy znacie. Okolice City czy Sarti. Wszystkie sklepy wyglądały jakby były spawane. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie wiem, jest takich przeszyć. Jakby tu je przyniesiono i zespawano do kupy z kilku zajebistych elementów. Nie wiem, gdzie mam przejść, bo wszędzie jest tak uroczo. Wczoraj byliśmy za tą skałą, gdzie pani Mewa się właśnie zerwała. Tam byliśmy przez cały dzień. Filmik macie wrzucony chyba dzień wcześniej. Ale tamta część jest mocno zaludniona. Jest pani, właściwie matka z córką, prowadząca kantynę, gdzie byłem dwa razy ogarnąć kawę frappę. 4 euro za 2 sztuki. A zresztą dajcie szansę, podejdę na tamtą część, gdzie jak sądzę o godzinie 17, jak jest teraz po południu, 33 stopnie. Niezmienny cały dzień, w tle góra Athos. Dzisiaj gorzej widoczna, wczoraj była widoczna wspaniale. Athos, trzeci palec Peloponeskiego półwyspu. Wbijam ci jak cykada, jakaś tu jedna biedna, samotna koncertuje w krzaku. Wczoraj byliśmy z tej strony. To również uroczo, ale jednak niemniej jednak, drodzy Państwo, jest kurka wodna, tłoczno. Auć, 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 auć. Krzaczory. Krzaczory, chujory. Tutaj jest też zajebiście, natomiast jak wspominałem, jest tłoczno. To nam wczoraj zupełnie nie przeszkadzało, bo jest zajebiście. Poza tym temperatura wody jest tak wysoka, że wczoraj położyliśmy butlę z wodą wyjętą z hotelu, z lodówki. Pięknie, nieprawdaż? No właśnie. I ta butla z wodą nam się tak ociepliła. Zamoczona w wodzie, w skałach. Że pięknie? Pewnie, że pięknie. Że była cieplejsza niż ta druga, którą mieliśmy schowaną. Ty to brzuch, chowaj ten brzuch, wciągaj gościu. Którą mieliśmy schowaną w plecaku, w torbie w sensie. Sławna kantyna, gdzie jest? Okej. Okay. Matka z córką, prawdopodobnie dwie kawy frappe, 4 euro. Całkiem, całkiem przystępnie. O, przepraszam, a bardzo mi to uciekło. Wczoraj tutaj leżeliśmy sobie na skałach, które zaraz się wyłonią z prawej strony. Tak jest, na tych. Za tymi krzaczorami, za tym przesmykiem z tyłu jest kolejna urocza część tej plaży. Świetna miejscowa. Byliśmy również na Orange Beach, tutaj leżeliśmy gdzieś w tych okolicach. Na Orange Beach, mocno reklamowanej tu i ówdzie. Natomiast Orange Beach piękna, ale tak na godzinę.
Jak ktoś lubi łomot muzyki z knajpy, ktoś lubi naprawdę masę turystów, tłum ludzi. Orange Beach jest piękna na cały dzień, ale ochujeć można z tego wrzasku i łoskotu. Wracam na naszą super cichą, a tam jest parking. Gdzieś tam stoi nasz motocykl. Wracam na naszą cichą, spokojną plażę, życząc Państwu zajebistych co roku udanych wakacji, nawet kilku w roku. Wszystkiego dobrego, to bym ja, pan Romek. Nad Bałtyk nie wiem kiedy pojadę, po prostu dzisiaj nad Bałtykiem mapy mówią, że jest 21 stopni i totalne zachmurzenie, gdzie Grecja Trianda Tria, czyli 33 stopnie i zachmurzenia totalnego, jak widać, nie widać. Zdrowia dla Państwa, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, cześć!